wojskowej w Pińczowie były ogromne. Całe miasto zostało zniszczone w 80%, czyli procentowo tak jak Warszawa, stolica Polski. Zachowały się w zasadzie głównie obiekty zabytkowe, chyba jakimś cudem. Wszystko inne było niemalże z ziemią zrównane. Oh, my God.
odejście tej właśnie artystki. Nie tylko pięknem głosu, ale siłą i prawdą dramatycznego przeżycia. Myślę, że Krystyna Jamroz była artystką, której sztuka miała wymiar nie tylko estetyczny, ale także humanistyczny. Wtedy właśnie zwróciłem uwagę na panią Jamroz, to było w Poznaniu.